stać na strajku kobiet na grudziąckim rynku. Jesteśmy tutaj po to, żeby walczyć o nasze prawa, które są nam zabierane cały czas. Również chcielibyśmy przeprosić za ostatnie zebranie, które nie do końca wyszło, było bardzo mało osób i się nie udało. Ostatnio Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok o zakazie. Jesteśmy z tego powodu wszyscy bardzo, ale to bardzo niezadowoleni. Dlaczego cały czas musimy żyć w kraju, w którym zabierają nasze prawa, decydują o tym, co możemy robić, jak mamy postępować z naszym organizmem? Nie tylko teraz kobiety są wściekłe, cały kraj się wścieka. Są tutaj i kobiety, i mężczyźni. Powinniśmy walczyć o to, póki jeszcze jest o co walczyć. Z czasem będzie coraz trudniej. Rządzących. Moje ciało, moja decyzja. Moje ciało, moja decyzja. Moje ciało, moja decyzja. Głośno, razem ze mną. Moje ciało, moja decyzja. Twoje ciało, twoja decyzja. Moje ciało, moja decyzja. Twoje ciało, twoja decyzja. Twoje ciało, twoja decyzja. Widzę, że nie jest bardzo duże zaangażowanie razem ze mną. Działa ta trąbka? Co? Wybór nie zakaz! 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 Chciałabym zapytać tutaj, czy jest osoba, która też chciałaby się wypowiedzieć.
witam wszystkich tutaj. Jestem z pokolenia, młodzi możecie nazywać nas dziadersami. To my od 2015 roku chodziliśmy w obronie sądów Trybunału Konstytucyjnego, który załatwił w tej chwili szczególnie was, młode dziewczyny. Nie mówię to jako pretensja. Czas, że to zrozumiałyście. Życzę wam wszystkim założenia w przyszłości rodzin, posiadania grupki zdrowych dzieci. Ale jeżeli się przytrafi, jak w życiu, nie zawsze wszystko wychodzi, trafi wam się krzywda taka, że będziecie musiały podjąć decyzję, co dalej. Czy iść w heroizm i poświęcić się do końca życia, albo jeden dzień po porodzie na mękę? Musicie to przemyśleć. Musicie przekazać przede wszystkim swoim koleżankom i kolegom, waszym rówieśnikom, bo to będą wasi partnerzy, wasze partnerki. Czy chcą takiej przyszłości? My z pokolenia, jak wy nazywacie, dziadersów, mamy już to za sobą, ale mamy też córki, wnuczki, dla których nie chcemy, by taka Polska, tak Polska wyglądała. Nie wszyscy dadzą radę powyjeżdżać z tego kraju. Nie wszyscy. I gdybym powiedział, mnie to nie dotyczy, mogę siedzieć w domu i patrzeć na skoki narciarskie. Przyszedłem, bo chcemy was wspierać. Mobilizujcie swoje pokolenie. Nie słuchajcie się, jak czytam w internecie jakichś idiotów, co wypisują bzdury takie. Tak, bo on wychodzi z domu, ojciec nie szanował matki, dziadek nie szanował babki i on nie szanuje swojej koleżanki, swojej żony, swojej partnerki. Co chwilę to słyszymy, czym się to potem kończy. Oni są bohaterowie w pojedynkę. Tak, jak są schowani za klawiaturą. Nie pozwólcie dziewczyny, kobiety się steroryzować. Macie prawa i nasze pokolenie też będzie stało za tym, żeby wasza przyszłość była zapewniona, spokojna i przede wszystkim, byście żyły godnie, żeby nikt wam niczego nie nakazywał. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu. Właśnie o takie wsparcie też wołamy. Nie możemy, nie damy rady same. Musimy mieć dużo wsparcia od osób, które właśnie tak w sumie ich to nie dotyczy. Nie możemy się steroryzować, nie możemy pozwolić, żeby zabrano nam prawa, żebyśmy byli typowymi kurami domowymi. Nie żyjemy w średniowieczu. Niewolnicami wręcz. Właśnie tak. Naprawdę nie jest to już średniowiecze. Nie wiem, co chce osiągnąć nasze państwo, zabraniając nam tego. I tak znajdziemy sposób, żeby doprowadzić do tego, czego chcemy. Słuchajcie, tak jak kolega mówił, od 2015 roku stoimy w obronie praw kobiet. Pierwszy protest obrony praw kobiet był w Grudziądzu w kwietniu 2016 roku. Był to projekt Barbary Nowackiej Ratujmy Kobiety, który oczywiście przepadł w Sejmie. Mam jeszcze jedną refleksję. Patrząc na ostatnie wybory z lipca 2020, zauważyłam, że na pana Andrzeja Dudę głosowało 50,3% kobiet. Słuchajcie, to jest tragedia jakaś. W głowie mi się nie mieściło, sprawdzałam kilka razy. 50,3% kobiet głosowało na Andrzeja Dudę i głosowało na ten nierząd, który wam to zgotował. Więc słuchajcie, przede wszystkim przestrzegajcie konstytucji, zapoznawajcie się z konstytucją i przede wszystkim, najważniejsze, głosujcie, idźcie do wyborów. Oczywiście wspieramy was, ja mam córki, ja mam wnuczki i będę, dopóki mi starczy sił, będę was wszystkich wspierała. Jaka jest prasa?
Polska jest kobietą! 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 Bardzo, ale to ludzi było to... A ty jesteś w samochodzie, to już sobie nie mają do tego... Panią Polką, to niech się bierzemy z tym dzieckiem, a nie... W sądzie, w Sejmie i nie wiadomo, gdzie jest.